Wiadomość od Twojej osoby ukochanej, czyli wiadomość od niej, od niego. Kochani, dzisiaj będę pracować z Libes Oracle, czyli orakel miłości, karty miłosne. Karty są wydania niemieckiego, są to przekazy prosto z serca i będziecie mogli wybrać sobie zaraz kartę, którą wylosuję specjalnie dla Was. Oczywiście wróżba będzie niemiecko-polska, polsko-niemiecka, ponieważ karty są niemieckie, wydania niemieckiego. Nie znalazłam takich kart polskich, więc będę musiała tłumaczyć. Dobrze, kochani, to, że moje wróżby, mój kanał jest subskrybowany w największej części w Polsce, ale również w Niemczech, dlatego w tych dwóch językach myślę, że jest to też pomocne. Dobrze, kochani Państwo, jeszcze oczywiście wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie ze mną na stałe, moi kochani. I również zapraszam Was koniecznie do komentowania. Czytam Wasze komentarze. To mnie bardzo inspiruje i motywuje do nagrywania filmików, więc zapraszam, komentujcie, napiszcie jedno słowo, wyślijcie smajlik lub napiszcie jedno zdanie lub napiszcie, czy rezonuje. I kochani, zapraszam do lajkowania. Chodzi mi o lajki z kciuczkiem w górę oczywiście, co pomaga mojemu kanałowi. Zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne, jeśli macie jakiś konkretny problem, pytania do kart. Zapraszam Was bardzo serdecznie, powróżę Wam prywatnie. Napiszcie do mnie e-maila, jakiej wróżby byście potrzebowali. Stawiam lustro prywatnie, stawiam prognozy związku. Możecie zadać pytania kartom, karty Lenormanda, Tarota lub również cygańskie. Ja Wam podam warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie. I teraz zaczynamy. Macie trzy karty do wyboru, kochani. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Wybierzcie sobie kartę. I zaczynamy od karty numer 1. Verwandlung, czyli przemiana. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Twoja relacja do jakiejś konkretnej osoby będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Czyli jeśli masz jakąś osobę na myśli, jakaś osoba ukochana, do której masz kontakt i pragniesz, by ten kontakt się rozwinął, to tutaj przekazuje Ci jakby ta osoba ukochana świadomie, podświadomie, tak, że ten kontakt z tą osobą będzie z dnia na dzień się rozwijał, będzie intensywniejszy, będzie jakby tutaj w dobrym kierunku, jakby rozwojowo się, tak, rozwijał. Czyli będzie jakby ciągle intensywniejszy. Będziesz może czuła intensywniejsze emocje, intensywniejsze połączenie dusz, połączenie ciał z tą osobą. Także będzie się tutaj wszystko dobrze rozwijało. Czego Ci oczywiście, kochana, grupo numer 1 życzę. Teraz zapraszam grupę numer 2. I to Wasza karta. Nur die Liebe wird dich befreien. Tylko miłość Ciebie uwolni. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Zostaw starą, wszystko to, co stare, pozostaw to. Zostaw, rzuć, zakończ. Żeby nowa miłość wkroczyła w Twoje życie. Czyli zostaw wszystko, co stare, zostaw stare sprawy, stare jakieś, nie wiem, relacje,
starą miłość, stare związki, stare sprawy, by nowa miłość wkroczyła w Twoje życie w końcu. Trzeba uwolnić się od starych więzi, tak? Od starych problemów, starych spraw, by nowe mogło dostać się do Twojego serca. Więc otwórz swoje serce, swoją mentalność, swoje myśli, swoje ciało na nowe, by to mogło się tutaj w pełni zrealizować i rozwinąć. I to jest właśnie intencja, którą Ci chce przekazać Twoja osoba ukochana. Być może są jeszcze jakieś blokady. Otwórz się na nowe i zakończ wszystko stare. Nie ciągnij starych spraw w nowy związek, w nową relację. Zakończ stare i rozpocznij zupełnie nowe. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę numer 3. To jest Wasza karta. Seelenpartner, czyli bratnia dusza. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Twoja bratnia dusza jest duchowo teraz przy tobie, z tobą. Wierz w to, albo uwierz w to. Czyli twoja bratnia dusza jest połączony duchowo zawsze z tobą, jest przy tobie, niezależnie jaka odległość geograficzna was dzieli, gdzie jesteście, tak? Duchowo czujecie bliskość tej osoby, duchowo jesteście połączeni, duchowo być może jest to taka silna więź, że możecie czytać swoje myśli, swoje pragnienia, że czujecie, że jesteście ze sobą nierozłączni. Twoja bratnia dusza jest zawsze z tobą, niezależnie gdzie geograficznie jesteście i wierz w to, uwierz w to. To ci chce przekazać twoja osoba ukochana. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia już wkrótce.